Każdy z nas marzy o wielkich podróżach i o tym, by choć raz przeżyć niezapomnianą przygodę. Takich niezwykłych podróży i emocji z nimi związanych zasmakował Andrzej Meller, dziennikarz, reporter, korespondent wojenny, który gościł w Skarżysku Kamiennej na zaproszenie starosty skarżyskiego Michała Jędrysa oraz powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Skarżysku Kamiennej. Spotkanie autorskie z Andrzejem Mellerem odbyło się w bibliotece przy ulicy Towarowej. Znanego podróżnika zapowiedziała dyrektor placówki Iwona Kowaleska. Następnie głos zabrał starosta skarżyski Michał Jędrys, honorowy patron spotkania z Andrzejem Mellerem. Starosta zaznaczył, że ogromnie się cieszy z obecności w Skarżysku osoby, która widziała tak wiele ciekawych miejsc i była świadkiem wydarzeń z pierwszych stron gazet. Bardzo proszę, aby przybliżył nam pan dzisiaj tym wszystkim osobom, które przyszły na to spotkanie, to jak wygląda świat widziany oczami pana na zupełnie innym kontynencie, zupełnie innych warunkach i takich związanych z normalnym życiem, ale również z tym, co możemy tam zobaczyć. Ja już się cieszę, bo widzę bardzo fajne zdjęcia. Zapraszam i bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że zgodził się pan przyjechać. Po tym wstępie rozpoczęła się blisko dwugodzinna opowieść o Azji, która z minuty na minutę coraz bardziej wciągała słuchaczy. Była to opowieść o konflikcie wojennym i skomplikowanej sytuacji politycznej w Gruzji, ale także o rajskich plażach na wyspie Goa, zwyczajach, bogatej kulturze i religii w kolejnych azjatyckich krajach, które znalazły się na trasie podróży Andrzeja Mellera, a były to Iran, Afganistan, Pakistan, Indie, Sri Lanka, Wietnam, Laos i Tajlandia. Słuchając pasjonującej opowieści Mellera, dodatkowo urozmaiconej zdjęciami, nie sposób było się nudzić. A to jest zdjęcie bardzo ciekawe, moim zdaniem. Zresztą było na pierwszej stronie Rzeczpospolitej tego samego dnia. Byłem w Gori, czyli w mieście, w którym się zaczęła wojna. To jest jakiś 10, 11, może 12 sierpnia. I przyjechał prezydent Saakaszwili. I tam rozmawialiśmy z nim, on oglądał zniszczenia. I w momencie, kiedy wsiadał do swojego jeepa, nadleciały bombowce rosyjskie z północy. I wszyscy się wystraszyli, w tym prezydent Saakaszwili, i zaczął uciekać, uciekł w swojej ochronie. Tutaj właśnie ten pan w białej koszuli, w kamizelce kuloodpornej, to jest prezydent Saakaszwili, który ucieka. Uciekł za róg, ja się potem wywaliłem na plecy, więc jak wstałem, to na nim już leżało 20 ochroniarzy. A bombowiec po prostu robił krąg i zawrócił do władzy Kaukazu w Osetii Północnej. Jak miałem 17 lat, pojechałem w pierwszą podróż, to był 94 rok, nad Bajkał. Jak zobaczyłem, na początku mi się spodobała przyroda. Jak zobaczyłem przestrzeń taką jakby bezkresną, jakby to była pierwsza rzecz, która mnie uderzyła i chciałem przyjeżdżać od nowa, tak? Potem pojechałem do Jakucji, nikt wtedy tam nie jeździł, to koniec świata zupełny. Znaczy na początku jeździłem na Syberię, do Tajgi i głównym magnesem dla mnie była przyroda. A potem to był czas, kiedy wojna pierwsza w Czeczenii wybuchła i w ogóle dużo się działo w Tadżykistanie, w Azji Centralnej, na Kaukazie, w Armenii, w Abchazji, Górski Karabach, i zacząłem się powoli interesować polityką. Czy łatwo się podróżuje właśnie z takim poczuciem strachu, że jednak moje życie jest zagrożone? Czy pan się już przyzwyczaił do tego uczucia? Czy jak byłem bardzo młody, to przejazd przez każdy posterunek wojskowy to był stres. Znaczy dzisiaj to kompletnie nie zwracam na to uwagi. Natomiast są momenty, kiedy ja umieram ze strachu. Znaczy jak w czasie wojny, jak nie wiem, w Gruzji spadały bomby, tak? I to obok. Znaczy najgorzej, znaczy powiem jeszcze tak, wszystko co widziałem do tej pory to jest sanatorium w porównaniu z pół rokiem, który spędziłem na wojnie w Libii. Kiedy znaczy zagrożenie życia było codzienne. Autor Mirażu podczas spotkania udowodnił, że miejsca, które nie są wielkimi kurortami turystycznymi, także są warte odkrycia. A to, co przeżył, nie było mirażem, fatamorganą, tylko fantastyczną wyprawą i niezapomnianą przygodą, o której marzy nie jeden z nas. Podczas spotkania Andrzej Meller zaprezentował także czytelnikom Skarżyskiej Biblioteki jeszcze przed oficjalną premierą swoją najnowszą książkę pod tytułem Zenga Zenga, czyli Jak szczury zjadły króla Afryki.
Dorota Banaczek, właścicielka firmy Dana, Jacek Plaskota, właściciel agencji interaktywnej WebBest, firmy Energy Minerals, Madbud oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej zostali pierwszymi laureatami Nagrody Starosty Skarżyskiego Jaskółka Biznesu. W sobotę 14 kwietnia wyróżnieni nagrodą przedsiębiorcy z terenu powiatu skarżyskiego odebrali statuetki oraz dyplomy podczas uroczystej powiatowej gali biznesu. Jaskółka Biznesu to honorowa nagroda, która od tego roku przyznawana będzie corocznie przedsiębiorcom za wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej w powiecie skarżyskim. Jej celem jest wyłonienie tych firm, które wyróżniają się jakością usług i produktów, nowoczesnymi rozwiązaniami oraz wnoszą wkład w rozwój regionu. Należy zatem doceniać każdą inicjatywę, która zmierza do tego, aby powiat skarżyski jak najlepiej rozwijał się. Dlatego pomysł na uhonorowanie tych firm, które na tym rynku radzą sobie najlepiej. Jak wiadomo, Szanowni Państwo, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale kiedy dodamy do siebie potencjał wielu takich, może czasami niedużych i niezauważanych do tej pory firm, to będzie to już ogromny potencjał, który może wpływać znacząco na rozwój całej naszej małej ojczyzny. Chwalmy się zatem tym, co mamy, bo niejednokrotnie mamy do zaoferowania innych więcej, mimo tego, że znajdujemy się na tak zwanej prowincji. Ale jesteśmy wielokrotnie lepsi od tych dużych miast. Na terenie powiatu skarżyskiego według danych GUS zarejestrowanych jest ponad 7700 podmiotów gospodarczych. Jednym z zadań samorządu powiatowego jest promocja przedsiębiorczości. Nagrodą Jaskółka Biznesu samorząd chce docenić aktywność firm i pokazać ich potencjał. Podczas pierwszej edycji Nagrody Starosty przyznano 5 jaskółek biznesu w 2 dziedzinach i 5 kategoriach. W dziedzinie gospodarka promowane są kobiety przedsiębiorcze i innowacyjni przedsiębiorcy, natomiast w dziedzinie usługi rynku pracy usługi takie jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia. Kategoria kobieta przedsiębiorcza przeznaczona jest dla kobiet, które podjęły się prowadzenia biznesu i robią to z sukcesami. Poprzez te kategorie chcemy docenić na naszym rynku działalność gospodarczą pań. Coraz więcej kobiet podejmuje decyzje o prowadzeniu własnej działalności i z tego, co zaobserwowałem, pani całkiem dobrze radzą sobie jako kobiety biznesu. Mam nadzieję, że ta nagroda pokaże, ile takich kobiet przedsiębiorczych jest w naszym powiecie i zachęci inne panie do podejmowania wyzwań. Laureatką w kategorii kobieta przedsiębiorcza została pani Danuta Banaczek, właścicielka firmy odzieżowej Dana w Skarżysku Kościelnym. Pani Danuta swoją przedsiębiorczość przejawia także w prowadzeniu hotelu i restauracji Promień w Skarżysku Kamiennej, ośrodka wypoczynkowego Jaskółka w Zakopanem oraz kopalni kamienia w Śmiłowie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przyznane mi dzisiaj zaszczytne wyróżnienie. Jestem wzruszona, że moja praca i zaangażowanie zostały docenione. Pozwolę przytoczyć sobie słowa Tomasza Edisona. Są dwa sposoby odnoszenia sukcesu w życiu. Albo dzięki pracowitości, albo przez zaniedbanie innych. Ja mam to szczęście, że mogę liczyć nie tylko na siebie, ale także na grono wspaniałych, oddanych mi ludzi, bez których nie odniosłabym tak wiele. Otrzymane wyróżnienie jest dla mnie wielkim zaszczytem i jeszcze bardziej zmotywuje mnie do dalszego rozwoju. A ta jaskółka, mam nadzieję, że doda mi jeszcze więcej skrzydeł do przyszłej pracy. Kategoria innowacyjny przedsiębiorca ma pokazać firmy, które idą z duchem czasu. Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie i wdrożenie nowych technologii. Nie tylko produkcyjnych, ale także technologicznych i zarządczych. Uważam, że często nie dostrzegamy tej nowoczesności na swoim terenie. A ona przecież jest, więc poprzez tę nagrodę pokażemy firmy, które idą z duchem czasu. W kategorii innowacyjny przedsiębiorca nagrodę przyznano panu Jackowi Plaskocie, właścicielowi agencji interaktywnej WebBest, młodej, małej, ale już z sukcesami firmy nastawionej na rozwój dla dobra przede wszystkim swoich klientów w zakresie tworzenia systemów webowych IT, projektowania stron www i sklepów internetowych. Bardzo dziękuję w imieniu agencji interaktywnej za to wyróżnienie. Jest to dla nas sygnał, że zmierzamy w dobrym kierunku, stawiając na rozwój nowe technologie. Bardzo dziękuję. Kolejną dziedziną, w ramach której przyznano jaskółki biznesu, była dziedzina usługi rynku pracy.
Celem usług rynku pracy jest m.in. pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia, a pracodawcom pomoc w znalezieniu odpowiednich pracowników. Dzięki wyróżnionym pracodawcom osoby bezrobotne z powiatu skarżyskiego miały możliwość znaleźć pracę, zmienić kwalifikacje lub podjąć pracę na właściwych miejscach zgodnie ze swoimi możliwościami. W tej dziedzinie przyznano 3 jaskółki biznesu. I tak, w kategorii pośrednictwo pracy nagrodę otrzymała skarżyska firma Energy Minerals. Zajmuje się ona organizacją dostaw wysokiej jakości kruszyw, dostosowanych ilościowo oraz jakościowo do indywidualnych potrzeb klientów oraz kompleksową obsługą dostaw surowców wraz z obsługą logistyczną. Dziękuję wszystkim za to wyróżnienie, rodzinie i Powiatowemu Urzędu Pracy. Dziękujemy serdecznie. W kategorii poradnictwo zawodowe nagrodę otrzymała firma Madbud Mirosław Kocia ze Skarżyska Kamiennej, zajmująca się sprzedażą hurtową wyrobów porcelanowych, ceramicznych, szklanych, farb, lakierów, tapet i środków czyszczących oraz materiałów budowlanych, ogrodniczych i mebli. Natomiast w kategorii szkolenia laureatem jaskółki biznesu zostały Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej. Zakład zapewnia utrzymanie i obsługę infrastruktury kolejowej w stanie gwarantującym jej sprawność techniczno-eksploatacyjną oraz oczekiwaną niezawodność. Ponadto zakład zarządza ruchem pociągów, zapewniając regularność, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, administruje i prowadzi eksploatację infrastruktury kolejowej w celu udostępniania jej przewoźnikom kolejowym, a także zajmuje się usuwaniem skutków wypadków i wydarzeń na liniach kolejowych. Szanowni Państwo, Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku zatrudnia 1245 pracowników. W roku 2011 szkoleń, konferencji, kursów zewnętrznych zakład zorganizował dla 410 osób. Duża część to dobra współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku. Ta nagroda jest dla nas serdecznym wyróżnieniem. Panie Starosto, dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tej nagrody. Dziękuję moim pracownikom. Dziękuję bardzo. Statuetki oraz dyplomy laureaci odebrali z rąk starosty skarżyckiego Michała Jędrysa, przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Cichonia oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka podczas uroczystej gali biznesu w gościnnych progach Państwowej Szkoły Muzycznej. Na koniec zapraszamy Państwa do udziału w konkursie Powiatowe Fotocięcia. Proszę uważnie przyjrzeć się tej fotografii. Jeżeli odgadliście Państwo, co to za obiekt lub miejsce na terenie naszego powiatu, zróbcie zdjęcie i wraz z odpowiedzią prześlijcie mailem na adres podany na ekranie. Na odpowiedzi czekamy do końca miesiąca. Dla zwycięzców mamy nagrody rzeczowe. Więcej szczegółów o powiatowych fotocięciach znajdziecie Państwo na naszej stronie www.skarżysko.powiat.pl.